Cześć! Mamy już gotowy model z poprawnie rozłożonym kanałem UV. Oczywiście ten proces można też przeprowadzić w 3D Studio Maxie, ale według mnie UV layout jest wygodniejszy. Usuwamy ten model, ponieważ on nie ma rozłożonej UV-ki i importujemy ten z UV layouta. Ale nie resetujemy sceny, bo trzeba pamiętać, że w wersji ukrytej jest już model z Metashape'a i będzie nam dalej potrzebny. Otwieramy ten plik z UV layouta, zaznaczamy, żeby to był single mesh, czyli pojedynczy mesh i edytowalne poligony bez materiałów, ponieważ bez materiałów był też w UV layoutie i zaimportowany zostanie jako szary, a nie chcemy takiego koloru, nie chcemy też czerwonego, bo wszystko co zaznaczamy w 3D Studio Maxie jest czerwone, więc na czerwonym modelu łatwo przeoczyć zaznaczenie. Wybieramy z listy modyfikatorów, czyli z największej siły 3D Studio Maxa, modyfikator Unwrap UVW. On właśnie służy do edycji UV-ki lub to nawet do rozkładania UV-ki, ale ona już jest rozłożona, więc tutaj tylko trochę ją poprawniej ułożymy. Otwieramy UV Editor, który przypomina trochę UV layouta i tutaj możemy przesuwać się na przykład konkretnymi elementami, które właśnie tak wyglądały w UV layoutie. Najważniejsze jest to, aby znajdowały się na szachownicy, bo tam właśnie będzie nasza tekstura. Im lepiej będą rozłożone, tym więcej tekstury będzie wykorzystywane, a ta tekstura właśnie jest wczytywana przez kartę graficzną podczas gry, również czarnymi elementami. Na początku jednak zaznaczmy odwrócone poligony, inverted polygons. Jeżeli są, trzeba je odwrócić lustrzanie, ale nie zostały zaznaczone, więc ich nie ma. Sprawdzamy też, czy jakieś poligony nie nakładają się na siebie, czy nie krzyżują się jakieś wierzchołki. Nie krzyżują się, więc jest ok. Jednakże chcę, ponieważ Metashape stworzył dwie bardzo dobrej jakości tekstury, chcę, aby lepiej zoptymalizować model, aby składał się z dwóch tekstur. Na przykład kula będzie miała jedną teksturę, natomiast moje książę będzie miała drugą teksturę. Będzie to lepiej zoptymalizowane, bo jak widzimy tutaj wolnej szachownicy jest sporo, a tekstura i tak w całości jest sczytywana do pamięci karty graficznej. Więc dopasujemy kulę, aby zajmowała jak najwięcej. No i możemy włączyć tutaj więcej szachownic, bo nawet jeżeli nie znajduje się na tej głównej szachownicy, to i tak tekstura jest powielana w nieskończoność, więc też będzie na tej kuli. No i teraz jeżeli naciągniemy księcia, widzimy, że lepiej teraz to wszystko wygląda, niż jak zajmowały razem z kulą jedną szachownicę. Możemy jeszcze odpowiednio obrócić obiekt, żeby jak najlepiej zajmował swoją powierzchnię. Ok, tak, i żeby w jakiś mały sposób nie nachodziły na siebie obiekty. Teraz możemy jeszcze raz rozłożyć. Ok, wygląda to dobrze. Trochę przesunę głowę, żeby nie nachodziła na ciało. No i teraz mogę zaznaczyć wszystkie elementy. Kulę trochę przesunę, żeby była na środku. Lepiej, żeby nie leżało nic na brzegu. Dlatego zaznaczę wszystkie elementy i trochę je przeskaluję w dół, aby nie nachodziły na brzegi, a na pewno znajdowały się na szachownicy. Właśnie w taki sposób. Jedną teksturą będzie książę, drugą teksturą będzie nasza kula. Ok, możemy to zamknąć, ale to nie wszystko. Stworzyliśmy UV-kę i ona jest teraz poprawnie rozłożona w miarę optymalnie. Teraz czas, aby została stworzona mapa Lightmap. Ona jest potrzebna, aby poprawnie cieniował silnik nasz model, aby cienie były właściwie rozłożone. Istotne tutaj jest to, że powinien to być inny kanał. Na kanale 1 mamy UV-kę, na kanale 2 będziemy mieć Lightmapę. Nie porzucamy, nie abandon, ale move. Przesuwamy wszystko z pierwszego kanału na drugi. Kopiujemy pierwszy kanał na drugi, dzięki czemu nie musimy ponownie rozkładać UV-ki, ale korzystać z tej, która została już rozłożona wcześniej i dopasowujemy wszystko, aby znajdowało się dokładnie na szachownicy. To jest konieczne, aby poprawnie było oświetlone. Ok, myślę, że wszystko jest w porządku. Można ewentualnie przesunąć obiekty, aby nie nachodziły na siebie, bo powinny mieć dosyć luźne przerwy między sobą. Czyli mniej więcej coś w tym stylu. Ok, przesuwamy. Jeszcze możemy trochę obrócić, żeby odstęp był w miarę dobrze zachowany. Możemy też przeskalować, bo tutaj wielkość nie ma. Im bardziej złożony obiekt, tym większy powinien być. Kulę można by było zmniejszyć, natomiast głowę i ciało można powiększyć. Ale myślę, że wystarczy tyle, na ile to przygotowaliśmy. Ok, zamykamy
I teraz, aby zaakceptować te modyfikatory na cały model, wystarczy kliknąć prawym i dać Collapse All. One znikną tutaj, ale tak naprawdę będą już scalone na stałe z modelem, więc zastąpią to, co było na modelu przed tymi modyfikatorami. I zapisujemy obiekt na wszelki wypadek. Pozostaje jeszcze dopasowanie identyfikatorów, ponieważ kula ma inną teksturę i mały księża też ma inną, więc zaznaczamy wszystkie obiekty, bo tutaj książę, jak wiadomo, został scalony, więc jest oddzielnym elementem, ale tworzy jeden obiekt. Zaznaczamy Material ID, czyli zaznaczamy, żeby wygładzenie tutaj Smoothing Group było jedno, bo tego wymaga silnik. I teraz, żeby wszystkie elementy miały jedną teksturę, ale ponieważ kula ma drugą teksturę, zaznaczamy samą kulę i tutaj dajemy dwójkę. Więc książę ma jedynkę, kula ma dwójkę, dzięki czemu dwie różne tekstury zostaną dopasowane do jednego modelu. Możemy odznaczyć elementy i zapisać plik. W tym fragmencie pokażę, co się stanie, jeżeli program faktycznie znajdzie jakieś nakładające się lub obrócone poligony. Zacznę od Inverted Polygons, czyli poligonów odwróconych. Najczęściej jest to jeden lub kilka punktów, które są tak ustawione, że przecinają się krawędzie poligonów w miejscu, w którym cięcia nie było. Wystarczy wtedy zaznaczyć ten punkt, jeden lub kilka, i przenieść w taki sposób, żeby ułożenie poligonów wyglądało tak, jak wyglądać powinno, czyli w taki sposób. Wtedy żadna z krawędzi się nie krzyżuje i wszystko jest w porządku. Teraz, jeżeli znowu przejdziemy w zaznaczenie poligonów, odznaczymy ten poligon, który naprawialiśmy, i znowu wybierzemy Select Inverted Polygons, program niczego nie znajdzie. Domyślnie w siatce tego błędu nie było, został wprowadzony później. Jeżeli chcemy natomiast znaleźć overlap polygons, najczęściej problem pojawia się wtedy, kiedy jeden z elementów nakłada się na drugi element. Wtedy, zaznaczając poligony, można wybrać select overlap polygons i zostaną zaznaczone wszystkie poligony, które przecinają się z jakimiś innymi poligonami z innego elementu. Rozwiązanie tego problemu jest znacznie łatwiejsze, bo wystarczy zaznaczyć cały element tutaj i przenieść go w inne miejsce. Teraz, gdy odznaczymy poligony i poprosimy o ponowne zaznaczenie nakładających się poligonów, nie zostaną one znalezione.